że brakuje ołówka. Okazuje się, że jednak, kiedy jego tutaj zmontowano, to drewno i biel nie współgrano z sobą. Polna. Po przeciwległej stronie widzimy najbardziej współczesny most, który stanął tutaj w 2003 roku, ażeby w ten sposób ukazać koronację Mendoza, tego króla, który w XIII wieku próbował wprowadzić chrześcijaństwo. I właśnie od razu po lewej stronie wita nas katedra pod wezwaniem świętego Stanisława i Władysława i tak jak mówiłam, figur, które znajdują się teraz nad nią w czasach radzieckich na pewno był człowiekiem wyrachowanym i umieścił w tej świątyni swoich żołnierzy. Świątynia jest taka typowa w stylu gotyckim, mówi się o takim stylu budowy ażurowa koronka, bo do jej wybudowania wykorzystano 33 różne rodzaje cegieł. Dzisiaj jest dzień ślubów, a być może będziemy mieli okazję zobaczyć, jak na jednym z takich mostków para małżeńska zawiesza klutkę, na której są wygrawerowane ich imiona i oczywiście data zawarcia ślubu. Różne rzeczy później można tutaj spotkać. Ktoś po rozwodzie przyszedł, tak, i starał się jedną z kludek zlikwidować, czyli nie do końca to było raz i na całe życie. I właśnie kolejny mostek, a takich mamy trzy, i też jest zawieszony właśnie kludkami. A my podążamy ciągle do góry i teraz właśnie jest taki podział. Po lewej stronie dzielnica zarzeczańska, najstarsza z dzielnic, a wszystko co po prawej stronie to właśnie słynna wileńska starówka, która ma 360 hektarów i jest wniesiona na listę dziedzictwa UNESCO. To, co rzemieślnicy, rolnicy hodują i oczywiście zaczynając od warzyw, poprzez różne pieczywa, poprzez różny nabiał. I teraz właśnie starówka zostaje po prawej stronie, a my ciągle podążamy właśnie w kierunku obiadu. A obiad będziecie mieli właśnie w byłym kinie, a teraz tam się znajduje właśnie kasyno, bo wszystkie kina, które się znajdowały w takich oddzielnych budynkach, po prostu zostały zlikwidowane i przeniesione do takich dużych centrów handlowych. Ten pomnik znajdował się na dzielnicy zarzeczańskiej. Kiedy się dzielnica odrodziła, tam postawiono anioła, a jajko przeniesiono do tej dzielnicy. I teraz po lewej stronie właśnie mijamy jedyną ocalałą synagogę. Tutaj też między innymi odbywają się nabożeństwa, a my ciągle podążamy prosto. Tutaj widzimy zielony most, a pod zielonym mostem zawisły właśnie łańcuchy, a to jest symbol tego, że ten kraj właśnie był krajem okupowanym. W ten sposób wykorzystuje się właśnie przestrzeń wszystkich faktycznie mostów przez rzekę Wilię. Gdzieś jest oszczep, gdzieś znajduje się berło królewskie, a gdzieś znajduje się taki półksiężyc, element jednego z heraldyki. I właśnie o teraz my widzimy ten zielony most i możecie sobie wyobrazić, gdzieś wieżyczka jest w rekonstrukcji, a druga jeszcze na nią czeka, to jest właśnie kościół pod wezwaniem świętego Jakuba. Prosto i za chwilę właśnie po prawej stronie już niektórzy widzą, jak wyłania się wzgórze Gedymina. Bo tak jak mówiłam, Gedymin przenosi tu stolicę i właśnie całe swoje zabudowania miał na tym wzgórzu.